Dzień dobry, ja się nazywam Michał Kreczmar, reprezentuję Dance Edges Network, to jest taka jedna z czterech dużych grup mediowych, światowych. I Artur mnie poprosił o prezentację na temat modeli biznesowych e-commerce. Ja prezentację na temat modeli biznesowych e-commerce zrobiłem chyba z cztery, one są wszystkie na slajdszerze, więc jak ktoś chce obejrzeć te czysto nowe modele biznesowe w e-commerce, to zachęcam, one są dostępne. Tutaj trochę poszerzyłem, będzie bardziej w ogóle o modelach biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem zyskowności, tak? Czyli tak naprawdę jedno to jest model biznesowy, a drugie to jest coś innego. Więc jak zarabiać w digitalu? Dzięki. Jak zarabiać w digitalu? Czyli to jest tak, no, wszyscy chcemy zarobić. Model biznesowy to jedno, a drugie to są pieniążki. To jest taki przykładowy slajd z Muzeum Guggenheima. Taki znany artysta wygrał nagrodę 100 tysięcy dolarów i zamiast ją przejeść, to zrobił taką artystyczną instalację, która polega na tym, że rozwiesił te jednodolarówki w całym pomieszczeniu. No ale my chcemy wiedzieć, jak zarabiać, jak te modele biznesowe powinny działać. Jak wiemy, digital nam tradycyjny biznes rozwala. Tak? Prezes Forrestera mówi, że jak ktoś nie rozumie digitalu, to niech się zwolni. No ale teraz tak, jak popatrzę na was i na siebie, no to część z nas, takich starszych, to rozumie digital, bo jesteśmy starsi. Część to jest being digital, Nicholas Negroponte, felietonista Wired nauczyciel mitu, napisał taką książkę parę lat temu, being digital. My już jesteśmy being digital, no ale część z was to jest native, tak, wy jesteście born digital. I rozumienie tego digitalu będzie zupełnie inne od tego, czy ja jestem, rozumiem digital, czy ja jestem digitalowy, bo tak pracuję, żyję i tak dalej, czy ja się urodziłem, będąc digitalowym, bo to są trzy różne stany. No ale mieliśmy rozmawiać o pieniądzach, właściwie o modelach biznesowych, więc tak przypomnienie, co to jest model biznesowy. Nie będę o tym mówił, bo chyba wszyscy wiecie. No i teraz tak, zróbmy sobie taki przelocik przez te modele biznesowe. Wiadomo, co robimy, najpierw wchodzimy sobie w Wikipedię, mamy masę modeli biznesowych. Wszystkie właściwie modele, które są w Wiki, to są digitalowe mniej lub bardziej, tak? No oprócz tam, jak sobie popatrzyłem, no to wiadomo, że low cost carriers, no to digital jest jakimś enablerem dla tanich linii lotniczych, tak? Bo on umożliwia zakup tanich biletów albo kasowanie biletów, bo mam na komórce bilet, tak? Czyli digital jest jakimś enablerem, oni zarabiają na czym innym tak naprawdę, bo na taniu. I drugi model to jest ten chemical leasing, tak? To znaczy, że to jest jakiś egzotyczny model, w którym firmy chemiczne dzierżawią sobie substrakcje, z których produkują jakiś produkt. Natomiast cała reszta to są po prostu modele, no wszyscy wiemy, że jest Blickenscreeks, tak, że jest direct sales, distribution, freemium, tak, Razors and Blades i tak dalej. Jak sobie pokopiemy głębiej, no to mamy takie opracowanie z tam 2006 roku, profesor z Uniwersytetu North Carolina, Michael Rapa, pokazał nam już tych modeli, prawda, mamy kategorie modeli, czyli brokerage, advertising, intermediary, merchant, manufacturer, affiliate i tak dalej, czyli tych modeli nam się robi nagle kilkadziesiąt, ja to pokazałem takie, które zaczynają być modne teraz, tak, czyli marketplace, czyli tak naprawdę to, co robi, nie wiem, Airbnb, Uber, eBay, Amazon, tak, 40% handlu na Amazonie to nie jest sprzedaje Amazon, tylko sklepy będące na Amazonie, tak, partnerzy Amazona, więc mamy ten cały obszar marketplace'ów, wirtualnych marketplace'ów, modne ostatnio to są te people's marketplaces, tak, czyli marketplace'y, gdzie na przykład mogę wynająć kogoś, kto będzie wyprowadzał za mnie psa albo sprzątał mi mieszkanie, tak, takie transakcyjne marketplace, Uber, tak, jest pewnego typu marketplace'em. Usługi online to offline to są te marketplace'y, gdzie one się bardzo rozwijają dynamicznie, na przykład w Chinach, gdzie jest bardzo tania siła robocza, i po prostu opłaca się, żeby ktoś za mnie coś zrobił, tak, przywiózł mi do domu, coś posprzątał właśnie i tak dalej. Trochę gorzej działają w Stanach. No i mamy całą rzeszę on-demand usług, tak, czyli ja teraz chcę coś i teraz chcę zrealizować tą transakcję czy tą usługę przez internet, a marketplace powoduje, że tak, ja mam z jednej strony usługodawców, z drugiej strony usługobiorców, a marketplace ich łączy. No z drugiej strony mamy tam podkreśliłem tego bitvendora, bo wiemy, że Apple właściwie zarabia na pośrednictwie gigantyczne pieniądze, na pośrednictwie apek, tak, pomiędzy, to też jest rodzaj marketplace'u, no ale sprzedaje mniej lub bardziej bity. No i mamy bardzo ciekawy model licencyjny, wszyscy wiemy Gwiezdne Wojny, no to jest model licencyjny, tak naprawdę.
Oni po prostu Rovio, większość przychodów Rovio to wcale nie jest gra w tej chwili. To jest licencja na sprzedaż tych tam ptaszków, tak? Na koszulki, na zabawki, etc. Więc tak naprawdę modelem biznesowym ich to nie jest robienie gry w tej chwili, tylko odcinanie kuponów od tej gry, którą już dawno temu zrobili. Disney to samo, tak? To są biznesy, które żyją z licencjonowania swoich treści wyprodukowanych wcześniej. No ale mamy tych modeli biznesowych ileś. No to, o, tu Maja Szybińska mi się wkleiła, widzę. Wysyłałem maila, przepraszam. Idziemy sobie dalej, to jest z Harvard Business. Nie, to przepraszam. W wersji na slajdszerze, bo prezentację będziecie mieli na slajdszerze, na pewno tego nie będzie. Przepraszam. Mamy ileś tam takich nowych modeli biznesowych, gdzie zaczyna się mieszać świat cyfrowy ze światem fizycznym, tak? To znaczy mamy rzeczy, które na przykład, tak, mamy Nespresso Amazon, tego, kawiarki, które to kawiarki z jednej strony sprzedaje tanio kawiarkę po to, żeby zarobić na tych kapsułkach, tak? Bo to jest główny biznes model, nie kawiarka. Tak? Mamy te modele, są dwa duże biznesy, które podgryzają Proctera w produkcji maszynek do golenia Gillette. W 3 lata Harris i Dollar Shave Club zdjęły 7% rynku w Stanach maszynek do golenia, bo oni mówią, my sprzedajemy za $1 co miesiąc subskrypcji, możesz kupić maszynkę do golenia, tak? A my je produkujemy. I też zarabiamy na tych maszynkach. Tak? Amazon Dash Replenishment Service to jest taki model, w którym Amazon oprócz tych przycisków, które już wszyscy widzieliśmy, że sobie możemy tam kupić przyciskiem, prawda, dowolną rzecz, znaczy nie dowolną, tam jest 29 przycisków do 500 produktów. Oni zrobili taką usługę, że urządzenia podłączone do internetu, takie jak na przykład drukarki, czy właśnie kawiarki podłączone do internetu, w momencie, w którym wszystkie mają kartę SIM albo są podłączone do internetu, w momencie, w którym się kończy ten towar, to one same mi zamówią. Także ja właściwie w ogóle już nie dokonuję transakcji, ja tylko akceptuję tą transakcję. Więc to mamy takie modele, w których to się mówi właśnie, czy ja tak naprawdę sprzedaję poniżej kosztów produkt, a zarabiam na dodatkowych usługach do tego produktu, czy wręcz przeciwnie. I to warto sobie tak rozkminić, bo część tych biznesów jest dotowana, czyli ja dotuję tak naprawdę urządzenie typu Kindle, sprzedaję bardzo tanio tego Kindle, tylko po to, żeby zarabiać na książkach. No mamy crowdsourcingowy model, tak, którym tak naprawdę ludzie produkują treści i drudzy ludzie płacą swoim czasem na oglądanie tych treści. Tak. Snapchat, który w tej chwili goni Facebooka, który goni YouTube'a na przykład w wideo, on jest jednym tego typu modelem. Tak. Mamy fraktalizację, to jest taki model, w którym sprzedajemy czasowe użycie jakichś produktów, tak? NetJets to jest taka platforma, w której ja mogę, taki Uber dla samolotów, tak? Mamy leasing, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, Apple w Stanach zaczął sprzedawać swoje telefony w modelu leasingowym, czyli ja nie kupuję urządzenia, kupuję kupuję za $35 możliwość tego, że będę korzystał z urządzenia, jak wejdzie następne urządzenie, nadal będę płacił $35, ale nie płacę $600 za to urządzenie, tak? Co pozwala mi na bardzo szybki onboarding konsumentów, bo nie płacą dużej kwoty i to jest rodzaj leasingu konsumenckiego. W Polsce mało popularny, a w Stanach oni w ten sposób postanowili jak gdyby umasowić jeszcze bardziej swoje produkty, potanić je w pewnym sensie. No mamy te modele product to service, tak, Zipcar, tu też jest ciekawy przykład Philipsa, który tak naprawdę zarabia, model rozliczeń jest taki, że ja płacę za światło używane przez żarówki, tak, nie za żarówkę, jakby w skali przemysłowej, tak, jak jestem stadionem. Nie płacę za żarówkę, płacę za ilość światła, którą produkują żarówki w funkcji czasu. Więc mamy tych modeli biznesowych tam ileś, kolejnych, produktu, serwis, tam leasing i tak dalej. No i jeszcze mamy, tam znalazłem jeszcze takie loading, modeli biznesowych jest ileś, tak. Thesis Trend Watching, jest dobra prezentacja o modelach biznesowych, czy Dear Media. No mamy Markets are Conversations, wszyscy pamiętamy tą teorię, ona się sprawdza tak naprawdę, bo każdy sygnał w internecie możemy zmonetyzować. Tak, czy jest to kliknięcie, czy jest to rozmowa, czy jest to cookies, tak, każdy znacznik, tak. Z drugiej strony mamy takie sustainability focus, czyli ponieważ mamy bardzo dużo milenialsów, młodych ludzi, którzy doceniają ekologię, zdrowie i tak dalej, no to jest też sposób na model biznesowy. Część na przykład sklepów dużych internetowych w Stanach, taki duży biznes od okularów na przykład, który jak ja kupię u nich okulary, to one jedne okulary to wysyłają do Afryki.
za darmo. Tak? Czy to jest model biznesowy? No jest to pewien model pozyskania klienta czy przekonania go do usługi. Mamy unlimited niches, tak? Internet nam pozwala nam po prostu gigantyczną ilość nisz. Tak? Wszystko może być niszą, bo jest przy takiej skali internetu, no to możemy sprzedać albo dać usługę do bardzo niewielkiej grupy, ale w skali świata ona się robi duża. Mamy ekosystemy, tak, czyli to, co budują Apple, Google, gdzie nas nie wypuszczają, ekosystemy bądź platformy. Często się o tym mówi, ale może nie zwracamy uwagi na to. Platformą staje się Uber, wczoraj ogłosił, że jest platformą, tak, czyli ja wsiadając do Ubera, odpalając aplikację Ubera, będę mógł sobie na przykład, on liczy, ile ja czasu jadę, no to on mi przygotuje na przykład na te minuty newsy albo film, tak, a Uber jest tylko platformą do emisji tych rzeczy, tak. Jest fajny projekt który jest z marek piwnych, nie pamiętam w tej chwili, która doszła do wniosku, że ludzie no, nie piją ich piwa w tych pubach, no więc w związku z czym któraś z agencji marketingowych wpadła na pomysł, że no, żeby zwiększyć sprzedaż piwa, to do każdego pubu wysyłają taki memory stick wpinany w HDMI gniazdo i tam są gry, tak, które powodują, że ludzie mogą wygrać taniej piwo. Tak, i każdy może, oni z tego zbudowali platformę, czyli ja mogę zbudować sobie grę na tą platformę, oni dokładają te gry do tej platformy, a pub jest tylko miejscem, w którym te gry się odpalają, tak. Tak, jest cały ten obszar experience'u, tak. Gartner podaje, że w tym roku większość firm będzie konkurowała na poziomie user experience, tak. To będzie główna konkurencja, dlaczego? Dlatego, że jak jesteśmy zadowoleni z jakiegoś doświadczenia zakupowego czy konsumenckiego, no to chcemy z tego korzystać, tak. I w ten sposób, nie wiem, Disney World sprzedaje experience, tak naprawdę. No ale znacie tych panów? To są panowie z Rocket Internet, ci co zrobili Zalando i tak dalej. Zrobili eBaya w Niemczech, przed wejściem eBaya do Niemczech zrobili eBaya i sprzedali eBayowi. Zanim Groupon wszedł do Niemiec, to zrobili Groupona i go sprzedali Grouponowi, tak? Czyli to jest taki model, w którym cała branża się zastanawia, czy klonowanie jest modelem biznesowym. Bo tak naprawdę modelu biznesowego nie można opatentować. Można go po prostu przenieść. Oczywiście problemem jest przy przenoszeniu, jest problemem, że on trzeba go dopasować do rynku. Tak? No bo są inne różne języki, sposoby zachowania, specyfika konkretnego kraju. To jest z Uniwersytetu Whartona bardzo ciekawy wpis moim zdaniem, który mówi, oczywiście to jest sposób na biznes, ale on nie jest taki prosty, jak nam się wydaje. Zwróćmy uwagę, ile w Polsce jest biznesów, które żyją tylko z kloningu, tak, portale, tak, dostawcy technologii, usług, etc., cały digital, łatwo patrzymy, co się dzieje w Ameryce, robimy to w Polsce i wydaje mi się, że to takie jest fajne. No i teraz tak, kolejną rzeczą jest to, na ile biznes model jest dysruptywną innowacją, tak, bo jest duża dyskusja też o tym, co jest dysruptywną innowacją. To znacie tego pana, to jest ten Karin Christensen, który jest twórcą idei, dysruptywnej innowacji, czyli ta innowacja, która zmienia zasady gry. Tak? iPhone wywrócił 30 różnych biznesów. Wprowadzenie iPhone'a spowodowało, że 30 biznesów dużych na świecie się po prostu wywróciło, bo to była na tyle dysruptywna innowacja. No i pan Karin Christensen opublikował teraz w HBR kilka tygodni temu artykuł, że Uber wcale nie jest dysruptywną innowacją. To jest zwykła innowacja. Tam nie ma żadnej dysrupcji. Znaczy nie ma czegoś takiego, co zmienia zasady gry. Tak sobie zupełnie, tak, po pierwsze dysruptywna innowacja powinna dotyczyć rynku, który dotychczas nie był obsługiwany. No tutaj wszyscy jeździmy taksówkami, to wiemy, że to jest ten sam rynek. A z drugiej strony, no wiemy, jak te taksówki działają. One tak samo mniej lub bardziej działają. Tak? Tu nie ma innowacji, która zmienia zasady gry. To jest zwykła sustaining innovation. Tak? Czyli taka po prostu przyrostowa innowacja. Może ta platforma będzie rodzajem dysruptywnej innowacji. No i teraz kolejna rzecz, jak sobie popatrzymy na taki uniwerek w Niemczech, który w ogóle doszedł do wniosku, że te wszystkie biznes modele to jest bajka, bo to są tak naprawdę takie klisze, tak? To jest biznes model pattern. 90% modeli biznesowych od tam 100 lat to jest to samo, tak? Czyli możemy sobie, polecam, można kupić tę książkę z tym i sobie prześledzić, tak? Jak to się zmieniało w czasie, tak? To jest, tutaj słabo to będzie widać niestety, bo mamy rozpikselowane, ale że znaczna część tych modeli biznesowych, czy to jest subskrypcja, czy to jest to, czy ten, to one się dawno temu pojawiły. To jest tylko adaptacja do digitalu w jakimś sensie, tak? Czyli tych modeli, czy tych patternów wcale nie jest tak dużo.
No ale zastanówmy się na inną rzeczą, bo jedno to jest biznes model, a drugie to jest skąd zyski, skąd pieniądze, znaczy skąd przychody mamy budować, tak? No to tu jest ten temat związany z modelem pozyskiwania pieniędzy z rynku, które jest częścią modelu biznesowego, tak? No to zastanówmy się, skąd możemy zarabiać pieniądze. No i mamy takie świetne opracowanie przygotowane tu mam napisane źródło, żebyście wiedzieli, Fred Wilson Union Square Ventures, to jest jeden z dużych venture'ów amerykańskich. Oni zrobili opracowanie 90 systemów, sposobów pozyskiwania pieniędzy, tak? Mamy reklama, tak? Ja na czerwono podkreśliłem te, które są jak gdyby w tej chwili trendy bardziej, bo wiadomo, że tekstowe reklamy, Google to już robi tyle lat, ale mamy wideo, mamy promoted content, mamy real time, intent ad delivery, tak? Czyli to, że sprzedajemy zainteresowania konsumenta czymś, tak? Cały mechanizm tam, rynek, programmatic, real time bidding, to jest dokładnie to, tak? Czyli te wszystkie mechaniki, które nam pozwalają sprzedawać cookiesa zainteresowanego czymś, tak? Ale tych modeli zobaczmy, ile, skąd możemy pieniądze z samej reklamy brać. Tak? Teraz popatrzmy sobie, no dobra, a z komersu? Tak samo, tak? Mamy od zwykłego sprzedaży typu Zappos, którego klonem jest Zalando, tak? Przez marketplace, crowdsource marketplace, tam exit capacity markets, tak? Czyli jeśli mamy coś nieużywanego, to jest lepsze użycie tych zasobów, których nie używamy na co dzień, tak? W sensie Airbnb czy samochody. Używamy po prostu, lepiej zużywamy te zasoby. Vertical Integrated Commerce to jest właśnie przykład tych producenta okularów, który doszedł do wniosku, że właściwie w Stanach jest tak 70% okularów produkuje Luxottica, to jest jeden producent, tylko metki są przyklejane. I pewna firma w Stanach doszła do wniosku, że właściwie oni będą te okulary produkować i sprzedawać przez internet, tak? Czyli zrobiła sobie produkcję, sprzedaż przez internet, w tej chwili ma około 10 sklepów w Stanach, fizycznych sklepów. Te sklepy są drugim, jeśli chodzi o uzysk z metra kwadratowego, to są drugim sklepem po Apple'u. Są więcej z metra kwadratowego zarabiają niż luksusowe tam Tiffany i tak dalej. Dlaczego? Dlatego mają taką wiedzę o konsumencie przez internet pozyskaną, tak? Oni łatwiej tego konsumenta w sklepie fizycznym sprzedają, bo dobrze go znają z internetu. Czyli to mamy ten Vertical Integrated Commerce, no mamy Digital Goods, mamy Virtual Goods Zynga iTunes, czyli sprzedajemy produkty wirtualne, tak, albo walutę wirtualną. No mamy oczywiście treningi, Pay As You Want, to przykład Radioheada, który powiedział, a płać nam ile chcesz za tą muzykę, tak? Mamy bartery, aukcje, odwrócone aukcje, etc. Kolejna rzecz, przetwarzanie transakcji, no to jest też po prostu sposób pozyskiwania pieniążków. Tak? Czyli mamy zwykłe fulfillment, transfery bankowe, przeprocesowanie, tak, pozyskiwanie klientów, pośrednictwo, mamy messaging, bardzo szybko rosnący, główny ten biznes, to dlaczego Facebook kupił WeChata, dlaczego Facebook komunikator tak rośnie, no to jest ten kawałek biznesu, tak. Mamy platform monetization, tak, czyli to, co przykładają monetyzację platform w postaci podatków. Tak? Czyli to, że Apple pobiera 30% od każdego producenta aplikacji, jak my kupujemy aplikację. To jest zwykłe przetwarzanie transakcji. Mamy kolejne dwa modele, subskrypcje i peer-to-peer. No subskrypcje to w tej chwili już jest właściwie wszystko, tak, no bo mamy service as a service, content as a service, samplingi, Birchbox, czyli taka platforma do sprzedaży w postaci subskrypcyjnej. Płacę tam $40 i co miesiąc dostaję zestaw kosmetyków, testerów kosmetyków. I to jest subskrypcja, jest też subskrypcja w Stanach na buty. Płacę $30 i co miesiąc dostaję buty. Jak mam do wyboru ileś tam modeli butów, biorę akurat te. Więc technicznie w subskrypcji można sprzedać wszystko. Pamiętam, że subskrypcja jest super sexy biznesem, bo się świetnie liczy model biznesowy. Łatwo pozyskujemy konsumenta. Tak, membership service, Amazon Prime, tak, gigantyczny biznes. Wszyscy twierdzą, że Amazon Prime zabije już zupełnie cały commerce offline'owy. Tak, bo jak płacę za tego Amazon Prime, to jak ludzie szukają w Stanach produktów, to szukają z zapstryknięty Amazon Prime. Ponieważ dostanę za darmo tą dostawę najczęściej drugiego dnia albo dwa dni później. Czyli najpierw szukają w Google, nie wchodzą w Google, tylko najpierw wchodzą w Amazona, sprawdzają, czy ten produkt jest z Amazon Prime. Dostępny natychmiast, tak? No mamy paywall, mamy te cały peer-to-peer, tak? Czyli peer-to-peer lending, peer-to-peer serwisy, peer-to-peer buying, peer-to-peer ubezpieczenia, tak? Ubezpieczeń to nie ma przykładu, nie znalazłem. Ale jest ten lending club amerykański, może to jest przykład.
mamy licencjonowanie, tak, mówiliśmy o licencjonowaniu, no mamy, prawda, Sesame Street, mamy licencjonowanie, tak jak Adobe Photoshopa sprzedaje w tej chwili, tak, no to jest licencjonowanie aplikacji, tak naprawdę. Ja sprzedaję przez internet licencję na aplikację. Mamy licencjonowanie patentów, mamy dane, tak, dane są w tej chwili towarem, więc modelem biznesowym jest, w różne sposoby możemy sprzedawać dane, tak, możemy użytkowników dane sprzedawać, możemy zainteresowania konsumentów sprzedawać, ale możemy też, są biznesy, które market research, tak, to jest sprzedaż danych. Czy benchmarking, Comscore w Polsce, Gemius, tak, to jest dokładnie ten biznes. Kolejna rzecz, no mobile, tak, tu wiemy, mamy WhatsApp, tak, mamy poker, mamy in-app subscription, czyli to, że subskrybuję aplikacją mobilną New York Times, tak, i płacę za tą aplikację. Mamy bardzo ciekawy model, ten digital to physical, tak, czyli ja płacę za fizyczną wersję cyfrowej rzeczy, na przykład zdjęcia, wydruk, albo wizytówki. Mamy gaming, gdzie mamy też i zarówno subskrypcje, jak i download the content, jak i ad supported, czyli tego jest bardzo, bardzo dużo. No i teraz, jak tak pomyślimy, no to mamy 55 tych modeli biznesowych, tych business model patterns, mamy 90 tych, przed chwilą co pokazałem, revenue model patterns, czyli mnożąc to, to ma jakieś 5000 wersji, tak, 10% z tego ma szansę przeżyć, no to nam wychodzi, że jakieś 500, tak, 500 biznesów ma szansę być nowych, jak sprawdzimy, który model biznesowy z którym modelem przychodowym działa. Tak? No tylko pytanie, ile to nam zajmie i w jaki sposób to zrobić. Jest taki ładny, to się nazywa Infinite Monkey Theorem, czyli taka teoria nieskończonych małp, to znaczy, że jeśli wystarczająco długo damy czas małpom, żeby pisały na maszynie, to w końcu napiszą nam kompletne dzieła Szekspira. Tak? Czyli możemy to zrobić na zasadzie po prostu takiego mechanicznego testowania. No. Edison, jak odkrywał żarówkę, no to ta była fabryka innowacji w Menlo Park. To siedzieli ludzie i po prostu przez rok sprawdzali, jak tą żarówkę zrobić, jaki materiał zrobić, żeby ona świeciła dobrze. Tak? No to jest dokładnie to samo, tak? Czyli ćwiczenie, co działa z czym i dlaczego. No i teraz na koniec zastrzeżenie, że oczywiście te wszystkie modele biznesowe pięknie tam można sobie opisać i te modele rewe, natomiast tak naprawdę to Alex Osterwalder, to jest twórca Business Model Canvas, który pewnie wszyscy znacie, on mówi, że te modele biznesowe mają krótki lifespan w tej chwili, tak? Czyli my nie wiemy, możemy sobie oczywiście przetestować to, ale za rok może się okazać, że one w ogóle nie działają, tak? Bo ten nasz cyfrowy świat się bardzo szybko rozwija. No i to by było na tyle. Dziękuję bardzo.